Witajcie moi drodzy widzowie. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Posłuchaj Grzegorza. Dzisiaj jest pierwszy dzień lutego, czwartek. Będę mówił o Stanach Zjednoczonych, o Teksasie, o Europie, o Polsce, o sprawach ważnych, o których ciężko jest się dowiedzieć w mediach głównego nurtu. Proszę o subskrypcję, lajki i komentarze. Kto się interesuje, ten wie, że stan Teksas postanowił wziąć sprawę uchodźców, nachodźców z Meksyku w swoje własne ręce. Pogonił federalnych strażników granicznych, ponieważ oni świadomie i celowo przepuszczali setki tysięcy uchodźców z Meksyku. Tam byli również uchodźcy z Afryki, którzy przez granicę z Meksykiem dostawali się do Stanów Zjednoczonych i postanowił sam własnymi siłami, Gwardią Narodową, zabezpieczyć granice. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden postanowił się przeciwstawić i wysyła wojsko, czołgi, ciężki sprzęt. Nie wiadomo, jak to się skończy. Ja widziałem filmy w internecie, które pokazywały rozentuzjazmowanych ludzi Amerykanów stojących na mostach, na drogach z flagami i ludzi w pick-upach z bronią jadących nie wiadomo gdzie, chyba na jakąś konfrontację. Sytuacja wygląda bardzo groźnie. Stan Teksas jest to stan bardzo bogaty. Jest to stan obok Kalifornii, najbogatszy w Stanach Zjednoczonych. Gdyby liczyć Teksas jako oddzielne państwo, byłby 8. gospodarką na świecie. Posiada gaz, posiada ropę naftową i generalnie dobrze się rozwija. Niestety dla rządu jest bardzo niepokornym stanem, ponieważ nie godzi się z nową lewicową polityką. 25 innych stanów popiera stan Teksas i jest gotowa udzielić pomocy. Ja nie wiem dokładnie jakiej, bo ciężko o informacje, ale jest gotowa wspierać, pomagać stan Teksas w sprzeciwianiu się przeciwko polityce rządu centralnego, federalnego. Czy dojdzie do kolejnej wojny secesyjnej? Ja tego nie wiem. Natomiast na pewno sytuacja wygląda bardzo groźnie. Dzisiaj rano nagrałem short, w którym mówiłem o tym, że w drugiej poprawce do Konstytucji Amerykanie mają zapisane prawo do posiadania broni po to, żeby bronić się przed autorytarnymi zapędami państwa na ich wolności. Jak ten przepis aktualnie obowiązuje, trudno mi powiedzieć, ale na pewno to było celem ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, żeby ten kraj to był kraj ludzi wolnych, żeby obywatele mogli bronić się przed władzą, która postanowiłaby po prostu odebrać wolności, które obywatele Stanów Zjednoczonych posiadają. Oficjalnie w Stanach Zjednoczonych jest około 400 milionów sztuk broni. W pełni automatycznej broni jest około 750 tysięcy, czyli karabinów maszynowych. Ile jest nielegalnej? Trudno powiedzieć, na pewno bardzo dużo. Mają sklepy, mają składy, magazyny, amunicje, zapasy. Gdyby do czegoś doszło, to łatwo nie będzie. Stany Zjednoczone w zasadzie od wojny secesyjnej, no nie licząc ataku na Pearl Harbor przez Japończyków, nie miały na swoim terytorium wojny. Czyli od 1861 chyba pierwszego roku, jeśli się nie mylę. I byłby to ewenement. Gdyby do tego doszło, mogłoby dojść do rozpadu Stanów Zjednoczonych. Czy to byłoby dla nas dobre? To jest bardzo trudne pytanie. Trudno powiedzieć, czy w krótkiej perspektywie, czy w długiej perspektywie czasu, czy teraz byłoby lepiej, czy za kilka lat. Gdyby musiało do tego dojść, to moim zdaniem lepiej, żeby doszło teraz, kiedy nasz główny przeciwnik Rosja jest osłabiony wojną na Ukrainie. Ponieważ teraz nie byłby w stanie na nas uderzyć. Ale gdyby to się odbyło za 5 lat, no to wtedy Stany miałyby problem. Być może nie byłyby w stanie skutecznie nam pomóc i wtedy Rosja mogłaby sobie tutaj wejść bez żadnego problemu. Rozpad państwa, największego naszego sojusznika militarnego i też całkiem dużego gospodarczego, w zasadzie głównego państwa NATO. NATO bez Stanów Zjednoczonych nie ma. Mogłoby nieść za sobą szereg bardzo nieprzewidywalnych konsekwencji w geopolityce, rozpad układu światowego, politycznego. Wszystko mogłoby się zdarzyć. Chiny tylko na to czekają. Sytuacja jest bardzo groźna. Media milczą. Główne media milczą. W internecie coś niecoś można znaleźć. Ale niestety mamy problem, ponieważ większość
telewizji i większość mediów jest w rękach korporacji, które wspierają politykę Joe Bidena, generalnie politykę lewicową rządów amerykańskiego, rządów europejskich, czyli nową lewicową marksistowską politykę. Wspierają bardzo silnie. Robią to po prostu z powodów koniunkturalnych. Ktoś może się zastanowić, dlaczego Amerykanie są gotowi tak bardzo bronić swoich wolności. No, trzeba tutaj przede wszystkim wziąć pod uwagę sam stan Teksas. Stan Teksas jest to stan, w którym jeżeli ktoś wchodzi na twoją posesję bez twojej zgody, masz prawo go zastrzelić i nie ponosisz z tego powodu żadnych konsekwencji. Jest to stan ludzi konserwatywnych, wolnych generalnie, prawda? I teraz wyobraźcie sobie, do tego stanu przychodzą setki tysięcy nachodźców, którzy włażą im na ich terytorium, zagrażają ich bezpieczeństwu, zagrażają ich stylowi życia itd., itd. Więc ci ludzie są gotowi bronić i narażać swoje życie do obrony swojego kraju, swojej ziemi, swoich właśnie wolności. Stany generalnie są podzielone na dwa obozy, na obóz lewicowy i to mniej więcej pół na pół, i na obóz prawicowy. To widać przy każdych wyborach. Demokraci i konserwatyści, czyli republikanie, ten podział idzie niemalże pół na pół. Te wyniki wyborów są bardzo niewielkie różnice, plus 50, minus 50, prawda? I polityka, która jest prowadzona od czasów, kiedy Donald Trump przegrał wybory, jest dla połowy Amerykanów bardzo, bardzo ciężka do przyjęcia. Polityka lewicowa, upokarzania białego człowieka, rozliczeń, bardzo dziwnych rozliczeń, ponoszenia konsekwencji za grzechy swoich przodków, albo nawet nie za grzechy, tylko za rzeczy, których nie było de facto. Nie chcę wchodzić w dygresję Black Lives Matter i tak dalej, tych wszystkich ruchów. Kalifornia, dziwne przepisy związane z tymi ideologiami na ileś tam liter. Dla konserwatywnych Amerykanów jest to nie do przyjęcia. I Amerykanie są przywiązani do swoich wolności. Zwróćcie uwagę, że Amerykanie nie wstydzą się tego, że są Amerykanami. Tam bardzo często wywieszane są flagi w święta narodowe. Oni są dumni, że są Amerykanami. Mówię o tych Amerykanach z tych stanów właśnie konserwatywnych, które właśnie przeciwstawiają się tej polityce. Tak? Oni trafili tam dlaczego? To też jest bardzo ważny wątek, że w Stanach Zjednoczonych ludzi takich, którzy popierają takie partie, czy takie ugrupowania, czy taką politykę, jaką ma na przykład nasza partia, Konfederacja, jest dużo, dużo więcej. Jeżeli u nas to jest tak około 5-7% takich twardych, prawda, którzy mają takie poglądy, to tam jest pewnie z 15 albo 20 nawet. Dlaczego? Ponieważ tam uciekali ludzie, którzy chcieli wolności, którzy chcieli ryzykować. Tam uciekali ludzie o poglądach prawicowych, konserwatywnych. Uciekali z zapyziałej Europy. I oni z pokolenia na pokolenie przekazywali swoim potomkom pewne wartości. I tamtych ludzi jest dużo więcej niż u nas. I oni stworzyli sobie państwo, kraj, przynajmniej te niektóre stany takie jak Teksas, w których żyją na swoich zasadach. Mają swoje prawa, mają swoje majątki, dorabiają się i są gotowi tego bronić. Dlaczego? Bo się identyfikują z tym państwem, identyfikują się z wartościami, z prawem, z wolnością i są gotowi bronić i narażać swoje życie, żeby właśnie tych wartości bronić. Do tego posiadają 400 milionów sztuk broni, z czego 75 tysięcy automatycznej. To różni Amerykanów od Europy. Europa została rozbrojona przez socjalistów. Jeszcze przed II wojną światową mnóstwo ludzi miało broń. Broń była dość powszechna. Teraz jest znacznie mniej powszechna. A w Polsce to już w ogóle. Jeszcze Niemcy, tam Szwedzi, Duńczycy, Szwajcarzy mają dużo więcej sztuk broni niż my tutaj. U nas jest wielokrotnie mniej niż właśnie w Niemczech czy Francji. Pytanie, czy my jesteśmy gotowi tak występować przeciwko naruszaniu naszym wolnościom, jak występują Amerykanie? Uważam, że teraz nie. Ponieważ kraj, w jakim żyjemy, on nie wzbudza w nas poczucia patriotycznego. Nie prowadzimy polityki patriotycznej, narodowej. Nie przekonuje się u nas ludzi do tego, że warto wywieszać flagi w święta narodowe, że warto być dumnym z tego, że jest się Polakiem, tak? Że to, że żyjemy we własnym państwie, to jest jakaś wartość, że możemy mieć wpływ na nasze państwo. Jest wręcz przeciwnie. Od 30 lat rządzą nami ludzie, którzy nam wmawiają, że polskość jest zła, polskość jest fe,
że trzeba się wstydzić polskości, że przyszłość leży w integracji Unii Europejskiej, że wartości konserwatywne, że religia to jest już fe, to jest zapyziałe, to już trąci myszką wszystko, prawda? Czyli to, co zbudowało naszą cywilizację, to, z czego moglibyśmy być dumni, u nas się to niszczy na poziomie edukacji od dziecka. Rodzice często nie przekazują, bardzo nieliczni przekazują te wartości, więc nie utożsamiamy się z państwem jeszcze z jednego powodu, ponieważ państwo nie daje nam szansy do tego, żeby się rozwijać, kiedy chcesz biznesowo zarabiać, robić tu biznesy, naprawdę duże biznesy, ryzykować, ponosić ryzyko i mieć wsparcie od państwa w tych biznesach. U nas jest odwrotnie, u nas polscy przedsiębiorcy mają dużo gorzej niż przedsiębiorcy zagraniczni, wielkie korporacje. U nas ludzie prowadzą firmy i często dobrze zarabiają, ale tylko dlatego, że są wytrwali. Nie dlatego, że im państwo daje szansę, że im pomaga, tylko dlatego, że są sprytniejsi od państwa, że udaje im się wygrać z państwem. I ja mam pytanie, jak takie społeczeństwo ma powstać i przeciwstawić się władzy autorytarnej, która nam zagraża. O co ma walczyć, tak? Bo jeżeli nie identyfikujemy się z naszym krajem, jeżeli rządy są przez kilkadziesiąt lat takie, które powodują, że stają się dla nas przeciwnikiem, którego trzeba ograć, oszukać, żeby przeżyć, żeby rozwinąć się, żeby zarobić, żeby kupić mieszkanie, to jak mamy wstać, pójść i walczyć o takie państwo? Jeżeli wprowadza się przepisy, które uniemożliwiają w zasadzie przeciętnemu człowiekowi kupno mieszkania dzisiaj, prawda? Wszystko z powodów przepisów, procedur wprowadzonych przez nas, nasz rząd. I jak człowiek ma się identyfikować z takim państwem? Nie jesteśmy w sytuacji takiej, że mieliśmy taką wolność, prawda? I przychodzi ktoś, kto chce nam ją odebrać. Ona jest sukcesywnie odbierana od lat 90. Po roku 89 kilka lat spokoju i potem sukcesywnie, krok po kroku, gotowanie żaby, odbieranie, ośmieszanie polskości, ośmieszanie Polski, niszczenie Polski, wpuszczanie tu zachodnich różnych innych koncernów, które niszczą naszą gospodarkę. Więc jak my mamy się zachować tak jak Amerykanie, żeby pójść i bronić? My mamy czego bronić. Czego my mamy bronić? Mamy wartości europejskich bronić? Przepraszam, to jest śmiechu warte. I teraz w tym wszystkim nasz rząd jeszcze mówi, że Joe Biden jest dobry. Tak? Że Joe Biden jest dobry, że jak Donald Trump wygra, to będzie katastrofa. To będzie bardzo źle. Czyli rząd Donalda Tuska i generalnie cały establishment Unii Europejskiej popiera Joe Bidena. Popiera politykę otwartych drzwi, niszczenia wartości, niszczenia historii. Prawda? I mówi, że Trump będzie zły. Tak? A w Stanach jest odwrotnie. Joe Biden wygrał wybory ledwie, ale połowa Amerykanów mówi nie. My się na to nie godzimy. Tak? A jakie jest poparcie dla Unii Europejskiej w Polsce? 80%. 80% poparcia dla ludzi, dla tworu, który popiera politykę taką, jaką prowadzi Joe Biden w Stanach Zjednoczonych, która doprowadza do podziału niemal pół na pół w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, do czego dojdzie w Stanach Zjednoczonych. Ale wiem, że Polska też była kiedyś w takiej sytuacji, że była gotowa narażać swoje życie za wolności, za wartości, za swoje państwo. W pierwszej Rzeczpospolitej. W pierwszej Rzeczpospolitej Polacy, szlachta głównie, no bo wtedy szlachta rządziła, wojowała głównie, była gotowa narażać swoje życie, walczyć i walczyła przez kilkaset lat o wolność państwa, o swoje przywileje, tak, bo wiedziała, o co walczy. Wiedziała, że nie mają lepszego miejsca do życia na ziemi niż Rzeczpospolita. Bo to do Polski uciekali, tak jak teraz, czy jeszcze niedawno do Stanów Zjednoczonych uciekają ludzie, żeby tam żyć, to kiedyś do nas uciekali, dlatego, że u nas były wolności, można było się rozwijać, można było wyznawać, co się chce, można było prowadzić jakiś tam biznes, nie wiem, rolnictwo. Całe wsie holenderskie się do nas przenosiły. Bo u nas była wolność i niskie podatki. Stany Zjednoczone słynęły z wolności, z surowego prawa, ale z wolności, przestrzegasz prawa. Możesz pracować, zarabiać. Czas to pieniądz, to jest właśnie dla Stanów Zjednoczonych to jest idealne miejsce, gdzie to powiedzenie pasuje, tak? Czas to pieniądz, tak? Pracujesz, masz. Nikt ci nie będzie przeszkadzał, tak? I oni tego bronią. I Polska kiedyś tego broniła. A teraz czego my mamy bronić? To, że nam 60% podatków zabierają, tak? Że każda następna ekipa jest gorsza od kolejnej, tak?
Oczywiście, ale mało tego, gdyby było poparcie dla wolności takie, prawda? Nie 7%, tak jak myśmy dostali, tak? Tylko powiedzmy 30% ludzi, którzy chcą wolności. Można by coś zbudować, tak? A u nas komuniści, socjaliści zabili, Unia Europejska zabiła patriotyzm w Polakach. Tych kilka procent, co zostało, to jest mało. To jest za mało. Jesteśmy pośmiewiskiem, śmieją się z nas, nabijają się z nas, prawda? Że mu to jakaś Polska. To popatrzcie na Amerykanów. Tak. Czy oni są zapyziali? Oni są gotowi narażać swoje życie. Jeden z najbogatszych krajów na świecie. Ósma gospodarka na świecie, stan Teksas. Są gotowi jechać na pick-upach z bronią i strzelać, tak, żeby bronić swoich wartości, bo mają czego bronić. Dlaczego my nie mamy czego bronić? Bo uwierzyliśmy socjalistom, bo uwierzyliśmy w równość, wolność. Uwierzyliśmy kiedyś w Związek Radziecki, a teraz w Związek Europejskich Republik Socjalistycznych uwierzyliśmy. I mamy straszny problem, bo to, co kiedyś tu niedawno słyszałem na TikToku, taka starsza pani mówiła, nie pamiętam kto, że ten system, w którym my teraz żyjemy, jest o wiele bardziej groźny niż system Związku Radzieckiego, III Rzeszy, okupacji niemieckiej, bo on zabija w nas duszę. Duszę Polaka w nas zabija, rozumiecie? Amerykanie są Amerykanami, są z tego dumni. A my 30% Polaków chyba wstydzi się tego, że jest Polakami. Czy wy rozumiecie to? 30 czy 25% takie badania były kiedyś, tak? Socjalizm europejski zabija w nas duszę. Za kilka euro i za iluzję równości sprzedaliśmy to, co przez 1000 lat robiło z nas wyjątkowych ludzi, wyjątkowy naród. Kibicuję Amerykanom. Mam nadzieję, że obronią się przed tym demonem socjalizmu. Ten kraj jest do tego zdolny. Amerykanie, ci z południowych, tam jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem, że większość żołnierzy zawodowych, bo tam jest armia zawodowa, większość rekruta, to jest z tych stanów właśnie konserwatywnych, tak? Bo generalnie lewica, ludzie lewicowi nie chcą się bić, tak? To nie są ludzie odważni, to nie są ludzie, którzy chcą narażać swoje życie. Oni chcą się bawić, oni chcą korzystać z życia, z równości i tak dalej. To z tych stanów konserwatywnych jest najwięcej żołnierzy, oficerów i tak dalej. I jakby co do czego, to ja nie wiem, jak armia się zachowa amerykańska, zwłaszcza, że tam były już listy, ostrzeżenia wcześniej, różne rzeczy się takie działy, prawda? Przykro mi, że Polska już nie jest taka jak Amerykanie, bo jeszcze w czasie Powstania Warszawskiego była. Jeszcze trochę w PRL-u była, a teraz już nie jest. Ja i paru takich nawiedzeńców jak ja w mojej partii i w otoczeniu jest, ale nas jest mało. I być może musimy poczekać na jakiś kataklizm, żeby znowu wzbudzić w nas poczucie patriotyzmu i przynależności narodowej, bo dopóki nie zrozumiemy, że tylko we własnym kraju możemy się dobrze rozwijać, to jesteśmy... Wiecie, gdzie jesteśmy. Jeszcze raz życzę Amerykanom jak najlepiej, wolnym Amerykanom życzę jak najlepiej i żeby socjalizm, żeby to był punkt zwrotny w walce z socjalistami na świecie, z komunistami, z bolszewikami. Liczę na to, że to będzie punkt zwrotny, od którego zacznie się odwrót tej czerwonej hołoty, która zatruwa nasze życie już od ponad 100 lat w Europie i teraz też na świecie. Najlepszego. Do zobaczenia i jeszcze raz proszę o subskrypcję, lajki i komentarze.